żeby spróbował tak przez miesiąc żyć tak jak my, za 500 zł. Nastroje, no to widać, jakie panują. Przygnębienie, brak pieniędzy, nie wiadomo, co będzie z fabryką dalej, z pracą. No ludzie są załamani. Bo przyszedłem, żeby zaprotestować przeciwko polityce zarządu byłego właściciela zakładu pracy. No i chcę, żeby mi oddali te pieniądze, za które przepracowałem miesiące, a nie mam zapłacone. Zadłużenie mam, pożyczki wzięte w bankach. No jeszcze tyle, że żona jeszcze ma rentę, no i syn ze mną mieszka, który pracuje, no i tak klepiemy biedę, żeby przetrwać ten okres. Bo nie mamy pieniędzy, nie mamy za co żyć, a nie wiadomo, czy będzie jakaś produkcja, nie ma sponsora. Tarnawa wykupił akcję i na tym się skończy. Jak radzę? Po prostu pożyczam od rodziców, od mamy, od taty. Rodzina mi pomaga. Czego pan to potem odda, się tak odpadnie? No to myślę, że chyba banku nie ukradnę. No żal. Trudno mi powiedzieć, żal. Człowiek taki jakby po prostu kogoś bliskiego z rodziny utracił. Przecież ja 40 lat tu przepracowałem, wie pani, ile ja tu życia straciłem. Przyszliśmy tutaj do pana burmistrza, jak do gospodarza tego miasta. Wszyscy pracownicy Autosanu czujemy się rozczarowani, zwłaszcza jedną z ostatnich decyzji włodarzy miasta Sanoka. Decyzji, po której został złożony wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego celem wyegzekwowania zaległego podatku od naszego zakładu na rzecz miasta. Pomimo wieloletnich zapewnień pana burmistrza w środkach masowego przekazu, jak to się stara promować Autosan, podjęta przez pana i radnych Rady Miasta decyzja, która doprowadziła do zablokowania naszych zakładowych kont, jest dla nas wielkim zaskoczeniem. Zaskoczeniem tym bardziej, iż wiadomo było, że firma boryka się z dużymi trudnościami finansowymi, a załoga Autosanu otrzymuje wynagrodzenia z opóźnieniem. Tutaj przyszliśmy pod urząd miasta po to, żeby zwrócić się do władz miasta, aby zrobiły wszystko, aby pomóc w ratowaniu tej firmy o ponad 170-letniej tradycji, aby spowodować, żeby nie zniknęła ona całkowicie z mapy geograficznej Polski, aby
na tych ruinach, które pozostały w tej chwili, aby coś odrodziło się nowego, aby coś funkcjonowało. Wszystko to, co nazywało się restrukturyzacją podatkową, do tego nikt się nie przyłączał z grupy Zasada. Robiło to miasto. Robiłem to ja jednoosobowo. Szkoda, że o tym nie pamiętacie. Szkoda też, że nie pamiętacie, że wszystkie przetargi, które były realizowane poprzez zamówienia publiczne na autobusy wcześniej, nie miejskie, bo one raptem wróciły 3 czy 4 lata temu do produkcji, one były również z naszego namaszczenia. To ja namawiałem prezydentów, burmistrzów innych miast. Zobaczcie, senackie autobusy są dobre, przyzwoite i mogą jeździć dalej po kraju. To Sobiesław Zasada nie inwestował w tą fabrykę. To Sobiesław Zasada jednoosobowo, jako grupa Zasada także działał poprzez, kiedy był interes, kiedy z tego zakładu można było czerpać zyski, a jeszcze raptem było tak 4 lata temu, to wtedy zakład był dobry, pracownicy, a teraz patrzcie Państwo na jak spada w dół zatrudnienie przedostatnie lata. Dwoma rękami podpisuję się pod tym, żeby pojechać do Zasady, żeby wyegzekwować wszystko to, co przez połowę czerwca i lipca jest do wykorzystania w sensie waszych należności. Jestem po rozmowie dzisiaj z syndykiem. Rozmowy są prowadzone nawet dzisiaj. Ja wysłałem przedstawiciela Autosanu na rozmowy do jednej z ambasad, bo jest szansa na spore zamówienia. To ja w jednej z ambasad wywalczyłem list, który może dać szansę poszukania gwarancji finansowych, ale nie na długi, bo one nic nie dadzą. Tu chodzi o produkcję nową, bo wtedy możecie wrócić do pracy i dać szansę jakiejś kontynuacji temu zakładowi. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się.